Dzień dobry. Słuchacie Państwo audycji Polityki Insight. Przyszłość jest dziś, w której rozmawiamy o technologiach, ich wpływie na biznes i nasze codzienne życie. W nowym sezonie przyglądamy się, jak przyspiesza cyfrowa transformacja. Naszymi gośćmi są eksperci i politycy, naukowcy i przedsiębiorcy. Wspólnie zastanawiamy się, jak będzie wyglądał świat, gdy wrócimy do tak zwanej nowej normalności. Partnerem audycji jest Orange Polska. Zapraszam do słuchania. Karol Tokarczyk. Audycję Przyszłość jest dziś. Zaczynamy od krótkich informacji ze świata technologii. Zawodnik klubu piłkarskiego Arsenal Londyn, Pierre Aubameyang, planuje utworzenie własnej e-sportowej organizacji. Piłkarz znany jest ze swojego zamiłowania do gier komputerowych. Uczestniczył m.in. w wirtualnym Grand Prix Monaco. Przyznaje się również do gry w FIFA 2020 czy Fortnite. Jego drużyna miałaby grać w Rocket League. W grze League of Legends pojawią się nowe przestrzenie reklamowe. Producent tego tytułu, Riot Games, poinformował, że wśród nowych reklamodawców znaleźli się Mastercard i Alienware. Nowe reklamy w grze będą jednak widoczne dopiero w przyszłym miesiącu. Jak twierdzą twórcy gry, pojawienie się w niej reklam oznacza osiągnięcie kolejnego etapu rozwoju i da graczom oraz widzom więcej możliwości zaangażowania w grę. Turnieje e-sportowe przenoszą się do sieci. Na taki ruch już w marcu zdecydowała się m.in. firma produkująca gry Electronic Arts. Niebawem wystartuje więc letnia Apex Legends Global Series, która będzie składać się z 4 turniejów w różnych regionach świata. W puli tej serii ma znaleźć się około $500,000. Dzisiejsze informacje prowadzą nas do głównego tematu audycji Przyszłość jest dziś, a jest nim e-sport. Zapraszam. Jakie skojarzenia wywołuje w nas dźwięk strzelanki bądź innej gry na komputerze? Do niedawna dla części z nas, szczególnie tej młodszej, był to sposób spędzania wolnego czasu. Coraz częściej jednak wirtualna rywalizacja staje się rodzajem sportu, a może nawet pełnoprawną dyscypliną. Gaming, a szczególnie e-sport, to nie amatorska gra z sąsiadami lub przyjaciółmi, lecz coraz częściej sposób na życie, a także na wielkie emocje. Do presji, Yellow Star, nic tutaj nie zrobisz. To jest kolejna walka dla Polaków. Van, Azon, to są 2 teleportacje do bazy przeciwnika. To kończymy może grę. Być po prostu koniec meczu. Tutaj są super miniony, tu jest 2 zawodników i tylko Tynx. I nie ma opcji, że on to obroni. Czekaj, ma flash. Oczywiście, że tak. Miasma jest trafiony na ojczyznę. Filmowy producent z Axon Studio, Jan Kwieciński, pracuje nad filmem, którego kanwą będzie właśnie e-sport. Ghost, bo taki tytuł ma ten film, będzie okazją do lepszego poznania tego sposobu. No właśnie, spędzania wolnego czasu, czy może już bardziej zarabiania pieniędzy? Niezależnie od odpowiedzi, temat wydaje się ciekawy. Powiedz, dlaczego w ogóle zainteresowałeś się tematem? Dlaczego on wydaje ci się ciekawy? Ja zainteresowałem się tym tematem poprzez fakt, że do mnie Filip Styczyński ze scenariuszem o graczach sportowych i powiedział, że to jest świetny temat na film. I zaczęliśmy wspólnie zgłębiać temat, który wówczas te kilka lat temu był dla mnie zupełnie obcy. I pierwszą z wypraw, którą odbyliśmy w głąb tego tematu, był wyjazd na Intel Extreme Masters do Katowic. To są zawody e-sportowe, które myślałem, że odbywają się na jakiejś małej hali gdzieś tam w Bociu. Okazało się, że one odbywają się w katowickim Spodku, który jest potrójnie zapełniony, w którym przez kilka dni gigantyczna widownia obserwuje graczy grających w różne gry. Akurat wtedy to był Counter-Strike, League of Legends i kilka tych klasycznych gier, które gra się na tego typu zawodach. No i to, co mnie kompletnie uderzyło, że to jest jakaś gigantyczna dziedzina sportu, do której ludzie trenują latami, żeby się znaleźć. W samej Warszawie znajduje się kilka drużyn, to są takie inkubatory, w których ludzie z różnych krajów, w tym z Polski, codziennie w ramach drużyny trenują, mają masaże, mają zajęcia rekreacyjne, mają spotkania z psychologami, aby przygotowywać się do kolejnych rozgrywek, takich jak m.in. Intel Extreme Masters w Katowicach. I są traktowani jak sportowcy, także jakby mamy widownię, która obserwuje Telebim, a pod Telebimem znajdują się 2 rzędy graczy, którzy
w ramach swoich drużyn grają i tak jak w przypadku Counter-Strike'a są drużyną, która ma w sobie kilku żołnierzy walczących o dojście do jakiegoś celu lub przetrwania w general. No i wydawało mi się to zupełnie fascynujące, zupełnie jak jakiś sygnał z przyszłości, który do mnie przyszedł, a który już istnieje na tym świecie. I pomyślałem, że to jest wspaniałe, tym bardziej, że to, jak jest postrzegany e-sport i gracze e-sportowi, ma jeszcze tę konotację sprzed lat, z lat 90., że jakby no to jest, tego, jest to, że tak powiem, gorsza rozrywka. Tymczasem to, co ja zobaczyłem, gorsza jakby rozrywka, która ma w prokrastynacyjny sposób zabić czas graczy. Tym bardziej to, co ja zobaczyłem, to jakichś dzieciaków pełnych pasji, które oglądają zawodników pełnych pasji, które są genialnymi bohaterami, bo są gdzieś tam w społeczeństwie underdogami, a underdog zawsze jest dobrym bohaterem. I wydaje mi się, że warto zrobić taki film i warto zgłębiać ten temat, między innymi dla próby zmiany wizerunku tych ludzi, którzy dość ciężko pracują na to, żeby być tam, gdzie są, a o ile kilka jeszcze lat temu byli niszą, to dzisiaj jest to jedna z najbardziej rozwijających się gałęzi przemysłu na świecie i niszą zdecydowanie już nie są. No i tyle, więc właściwie nie ma powodu, żeby jakby każdy powód tutaj, który wymieniłem, jest znakomity, żeby zrobić o tym film. A czy będzie to film tak stricte o e-sporcie, czy będzie on bardziej tłem dla jakiejś innej fabuły? Wiesz co, no film ma opowiadać przede wszystkim o emocjach i nie można zrobić filmu tylko o jakimś zjawisku, no bo po to są, bo to byłby jakiś reportaż o zjawisku, a nie film fabularny, więc na pewno opowiadam o underdogu, o historii od zera do bohatera, który jest pełen emocji, ale gdzie ten e-sport odgrywa główną, korową rolę, w ramach której spotykają się bohaterowie i odbywają się ich przemiany. Nasz film dodatkowo odbywa się jeszcze w tym analogowym świecie kafejek internetowych, więc trochę cofamy się do przeszłości i opowiadamy o tym sentymencie, co się wszystko wzięło, który dla mnie, ponieważ to bardziej też czasy mojej młodości, dla mnie to też będzie ciekawa wyprawa do przyszłości. Więc tak, emocje przede wszystkim, a e-sport jako główna tak oś fabularna. Pewnie bez wzrostu popularności e-sportu trudno byłoby zrealizować czy chociażby sfinansować film na ten temat, ale na ile to jest tak, że ten e-sport promuje film, a na ile może być tak, że to sam film pokaże tę dziedzinę ludziom, którzy do tej pory nie zdawali sobie sprawy z jej wzrostu w ostatnich latach? No mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że tak będzie. I tak, mam nadzieję, że po prostu w świadomości ludzi troszkę zmienimy postrzeganie i spojrzymy na te, rodzice spojrzą na te swoje dzieciaki troszkę inaczej. Znaczy, wydaje mi się, że dopóki ja nie byłem na Intel Extreme Masters, nie zdawałem sobie sprawy ze skali i z tego, jak bardzo może być to czynnik jednoczący pokolenia, nie dzielący, jak bardzo jest to pasja, nie prokrastynacja i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to może zrobić dużo dobra propagowanie w ogóle tego tematu. I szokująca jest ta profesjonalizacja tego. W sensie wydaje mi się, że jakby robi wrażenie co jak bardzo e-sport poszedł z duchem czasu, jak bardzo strony typu Twitch i wiele innych jakby łączą ludzi razem, jak bardzo granie online w ogóle jest społecznym procederem, w którym jakby ludzie, którzy często nie mają takiej chęci wychodzenia do innych ludzi, mogą stawiać swoje pierwsze kroki. Wydaje mi się, że psychologicznie to też może być bardzo, bardzo interesujące zobaczenie tego procesu, ale też jakby i wyjście z tej stygmy, że właśnie, że jest to coś dla zabicia czasu, a nie coś, co może kreować super więzi i łączyć ludzi, którzy są nieśmiali, z ludźmi, którzy są śmiali, grupy przyjaciół z innymi grupami przyjaciół itd. No i na koniec pytanie o przyszłość e-sportu. Twoim zdaniem, w jakich barwach się ona maluje? No, wydaje mi się, że przyszłość jest dla e-sportu w jasnych barwach. Tym bardziej, że jakby, wiesz, fakt, że jest to de facto rozgrywka, którą można rozgrywać z domu bardzo często, to przy jakichś takich nastrojach pandemicznych pokazuje wyższość tego rodzaju zjawisk nad innymi.
A przy niepandemicznych nastrojach różnego rodzaju zawody popularyzują to w taki sposób, że z tego, co ja widziałem w ostatnich latach, nie widzę żadnej szansy na to, żeby tego rodzaju ekscytacja tym sportem zmalała. I tego też temu sportowi życzę. I też może za kilka lat zobaczymy e-sport jako jedną z dziedzin na olimpiadzie po prostu. Scenariusz, o którym wspomina Jan, staje się coraz bardziej prawdopodobny. Wcześniej nieoficjalne doniesienia wskazywały, że ta dyscyplina mogłaby pojawić się podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, ale do tej pory brakuje oficjalnych informacji na ten temat. A za chwilę spojrzymy na tę rywalizację oczami tych, którzy biorą w niej udział. Kiedy w 2017 roku Bogusław Leśnodorski, Maciej Wandzel i Jakub Szumielewicz, czyli byli kierujący klubem piłkarskim Legia Warszawa, inwestowali w drużynę e-sportową AGO Gaming, niektórzy zastanawiali się, czy to aby najlepszy pomysł. Dziś, po zmianie struktury i nazwy, grupa XCOM AGO jest jedną z najważniejszych w Polsce. Z jej wiceprezesem Maciejem Opielskim rozmawiałem o rosnącej popularności e-sportu, przygotowaniu graczy oraz perspektywach całej branży. Jak bardzo w ostatnich latach rośnie popularność e-sportu? Wzrost popularności e-sportu w ostatnich latach jest dosyć spory, bo mówimy tu już o samym rynku wartym kilkuset milionach euro w Europie. Do tego jak dołożymy amerykański rynek czy azjatycki, to są już naprawdę spore kwoty określone w miliardach. Także wzrost w ostatnich latach i popularność tego e-sportu. Jakby tutaj też mnie do końca oddzielał e-sport od gamingu, czyli sam e-sport jest konkretnie skategoryzowany jako rywalizacja pomiędzy zespołami, ale do tego dochodzi też jakby e-sport jest częścią gamingu, czyli ogólnie jakby sekcją rozrywkową związaną z grami komputerowymi. Do czego można porównać zainteresowanie e-sportem? Czy to już jest tak jak z tym fizycznym sportem? Oglądalności są chyba porównywalne z tego, co patrzyłem. Jak najbardziej. No, wydaje mi się, że największe popularności i pod względem oglądalności mają, z tego co się orientuję, Mistrzostwa Świata w większości tytułach, czy to w Mistrzostwa Świata w grze League of Legends, czy w grze Counter-Strike, czy również w innych tytułach i wydaje mi się, że nawet wydawca gry w League of Legends publikował takie dane, gdzie oglądalność w danym momencie też przekracza kilka milionów osób. Wynika to też ze specyfikacji, tak, czyli są organizowane wydarzenia, gdzie kibice mogą się spotkać w danym obiekcie sportowym czy w studiu, ale również jest jednak ta transmisja online. To powoduje, że ilość oglądających jest naprawdę spora. Zwłaszcza, że w aktualnym czasie większość młodych ludzi nie korzysta z telewizji, tylko z programów do oglądania transmisji online. Także to wszystko sprzyja coraz większej popularności i stąd też te ogromne liczby oglądających. Proszę jeszcze powiedzieć, jak wyglądają przygotowania zawodników do takiego turnieju? Bo to nie jest chyba tylko i wyłącznie gra i ćwiczenie tego danego tytułu, w którym się rywalizuje, prawda? Oczywiście, że nie. Nie jest to tylko i wyłącznie przygotowanie na podstawie grania w gry. No, zawodnicy to są tak samo profesjonaliści, jak każdy inny człowiek w danej dziedzinie, której podporządkowuje życie. Zawodnicy sportowi coraz częściej dbają o własną tężyznę fizyczną, o własną kondycję, o własny poziom przygotowania takiego umysłowego, tak, że nie ograniczają różnego rodzaju spożycia produktów, które nie wpływają pozytywnie na ich koncentrację, samopoczucie. Nie ma tu mowy o alkoholu przed turniejami, o tym bardziej już jakichkolwiek używkach. Także e-sport nie tylko rozwija się pod kątem tej popularności, ale również pod kątem profesjonalizmu, który w nim występuje. My jako organizacja XCOM AGO na samym starcie zakomunikowaliśmy, że będziemy podążać tą drogą powiązaną ze sportem, z uwagi też na powiązania inwestorów z wcześniejszą ich funkcją prezesa, wiceprezesów Legii Warszawa. Także od samego początku był ten aspekt sportowy, może nie powiem, że najważniejszy, bo też zawodników trzeba było przygotować do tego, co chcemy zrobić. Ale na szczęście po ponad 2 latach jesteśmy na etapie, że przynajmniej my jako XCOM nie musimy zawodnikom już mówić, czy informować ich, przedstawiać im wyniki, że rzeczywiście
dbanie o kondycję, dbanie o prawidłowy rozwój wpływa pozytywnie na ich zachowanie w grze, na ich następne wyniki. Tak samo najlepszym przykładem są drużyny, które sięgały już po Mistrzostwo Świata, że na przykład Counter-Strike, które regularnie korzystają z usług trenera personalnego, regularnie korzystają z siłowni, z zdrowych diet. Jest to dla mnie najlepszy przykład. No dobrze, a jak ostatnie miesiące, czyli oczywiście epidemia koronawirusa, wpływa na e-sport? Bo zdawałoby się, że okres pandemii to z jednej strony świetny moment dla tego rozwoju e-sportu, ale z drugiej strony część turniejów albo się nie odbywa, albo odbywa się bez udziału publiczności, albo też online. W naszej branży też trzeba oddzielić organizacje sportowe z organizatorami turniejów. Przynajmniej moim zdaniem tak będzie. Z uwagi na to, że większość turniejów e-sportowych albo się odbyła bez udziału publiczności, tak jak Intel Extreme Masters, ale większość też turniejów odbywa się za pośrednictwem sieci internet, czyli są tak zwane online. Dla organizacji czy dla zawodników nie ma to aż, powiedzmy, tak dużego wpływu. Są zawodnicy, którzy lepiej się czują móc grać ze sobą z jednego miejsca czy przy udziale tych widzów, ale jakby z takiego logistycznego punktu widzenia nie jest to problem dla organizacji, jeśli chodzi o uczestnictwo w turniejach. Co innego jest jednak z punktu organizatora turniejów. My dopiero zaczynamy jakby raczkować w tym temacie. Mieliśmy okazję zorganizować pierwszy turniej w nowym tytule, więc ciężko mi tutaj aż tak się wypowiedzieć. Ale taka pierwsza myśl, która mi się nasuwa, to jednak brak udziału publiczności wiąże się z brakiem możliwości czy sprzedaży biletów i styczności ludzi z danym wydarzeniem. Wydaje mi się, że organizatorzy dużo bardziej odczuwają, zwłaszcza patrząc po tym, jak dużo wydarzeń sportowych, czy gamingowych, czy targów jest odwoływanych. Wydaje mi się, że takie podmioty mają zdecydowanie trudniej poradzić sobie po prostu w tym okresie. Przyszłość sportu w takim razie. Co nas czeka? Dajmy na to za miesiąc, a co za rok lub dwa. No i ostatnie miesiące, czy one podetną skrzydła branży, czy wręcz przeciwnie, będą dla niej takim dopaleniem? Na pewno będzie trzeba się przyglądać, bo wszystko będzie szło dwutorowo, czyli e-sport zyskuje na tej popularności dzięki sytuacji, w której się znajdujemy, dzięki tej pandemii, bo ludzie po prostu interesują się tym, co się dzieje aktualnie, dowiadują się o tym, że jest możliwość rywalizacji przez internet, że jest możliwość spędzenia czasu ze znajomymi, rozmawiając z nimi, dołączają jakby do tych akcji znane osobistości, czy sportowe, czy medialne, które też informują, że jest to możliwe. Można usiąść przed komputerem, wspólnie pograć. Z drugiej strony sam gaming i e-sport wywodzi się od tego, że ludzie zaczęli ze sobą grać przez internet, czyli jakby aktualnie wracamy do stanu rzeczy, z którego e-sport czy gaming zaczynał, tak? Gdzieś jesteśmy w tym obeznaniem, wiemy, jak się tutaj poruszać w tym wszystkim, co daje nam przewaga nad innymi, czy sportami tradycyjnymi, czy innymi w ogóle dziedzinami. Warto zadać sobie również pytanie o finansową skalę tego biznesu, ale ten wątek już za chwilę przybliży nasz ostatni gość. O tym, jak bardzo rozwinął się e-sport w Polsce i na świecie, opowie Szymon Kubiak, który odpowiada za rozwój biznesu w jednej z największych polskich organizacji e-sportowych, czyli w Devil's One. Okazuje się bowiem, że wirtualny sport to całkiem realne pieniądze. Czy gaming i e-sport są na tyle duże, że firmy produkujące, sprzedające w tym realnym świecie interesują się światem wirtualnym? Wydaje mi się, że mamy tutaj kilka aspektów. Pierwszym jest, ja to tak ładnie staram się nazywać, zbierając wiele określeń w całość, żyjemy w czasach cyfrowej rewolucji. Jakby ja to mówię w kontrze do czasów takiej rewolucji przemysłowej, czy tych, które gdzieś tam mieliśmy wcześniej. No i ta cyfrowość, internet, no powoduje, że dziedziny naszego życia się zmieniają. To jest wstęp do tego. Kolejny schodek jakby tej opowieści jest taki, że w zeszłym roku mieliśmy historyczny moment, w którym po raz pierwszy w Polsce wydatki na reklamę internetową przekroczyły wydatki na reklamę telewizyjną. Więc nawet jeśli ja bym coś tam chciał mówić, że ten konsument już jest trochę innym miejscu niż przywykliśmy przez ostatnie kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat, no to on faktycznie jest już w nowym miejscu. To oczywiście ma swoje odzwierciedlenie w wieku, że są przecież już pełnoletnie pokolenie, to w tym momencie rocznik 02
dwa, jak to mówi się na głos, to też już robi wrażenie. No ci ludzie w ogóle już jakby już nie można mówić, że nie pamiętają innego ustroju, ale w ogóle nie pamiętają czasów sprzed internetu. I to powoduje, że mamy do czynienia, jakby ten najmłodszy konsument jest po prostu w innym miejscu. I teraz zapytałeś, czy firmom zależy na tym być? No oczywiście zależy, jaki jest profil firmy i jeśli jakby faktycznie wytwarza coś, czy jakimś jej klientem jest odbiorca młody, no to warto taki, ja to nazywam być może touch pointem, czy jakimś passion pointem, no bo to jakby jest po prostu, gry są elementem jakby szeroko, bardzo szeroko pojętej rozrywki. Sport też uważam, że zresztą jest tym elementem rozrywki. No to warto rozważyć jako jeden z filarów komunikacji, na przykład obok filmów czy muzyki, no bo jakby te elementy od zawsze były, zmieniają się wykonawcy i faktycznie młodzi gdzieś są przy tych twórcach i e-sport gaming faktycznie jest też taką realizacją tej obecności młodych. Więc tak, jakby jeśli marki faktycznie chcą komunikować się do młodych, to powinny być albo powinny rozważyć ten touchpoint w strategii i to zresztą widać, tak, że coraz więcej tych współprac na rynku się pojawia, chociaż jakby no relatywnie pewnie wolniej niż sobie by tego sama branża życzyła. Jak te duże pieniądze przekładają się na profesjonalizację branży i zarobki graczy? No, odpowiedź jest złożona. Zacznę od tego, że jakby pomimo, że jakby to się mogłoby wydawać, że sport jest nowoczesny, więc jakby mówimy o tej cyfrowej rewolucji, więc faktycznie powinien być krainą mlekiem i miodem płynącą z punktu widzenia biznesu. I faktycznie na Zachodzie tak jest. Największe drużyny amerykańskie, największe europejskie, nie mówiąc oczywiście o Azji, która jest absolutnie jakby oddzielną kartą w opowieści i jest swoim specyficznym uniwersum, ale mówiąc jakby w tym mniej więcej naszym kodzie kulturowym, który jesteśmy pewnie łatwiej w stanie zrozumieć, no to tam faktycznie drużyny e-sportowe mają wyceny na poziomie NBA, więc jakby gdzieś taki używając tej metafory sportowej, no to są już ogromne budżety, no i to powoduje, że też przyciąga kolejnych inwestorów, kolejne drużyny zamykają rundy inwestycyjne na milionowe kwoty. I w Polsce tego jeszcze nie mamy. Jesteśmy jakby, kapitalizm zaczął, że tak powiem, się u nas później, ominęliśmy pewne generacje konsol, internet pojawił się stosunkowo później, więc siłą rzeczy, jeśli mówimy, że e-sport jest jakimś, wynika bezpośrednio z rozwoju internetu, no to u nas jesteśmy troszeczkę w tym kontekście opóźnieni i w Polsce to jeszcze nie jest dofinansowane. Więc ja bym powiedział tak, że my jesteśmy teraz w momencie transformacji, jeśli chodzi jakby o samą branżę, jakby ja pracuję w branży sportowej, więc to jest mój codzienny biznes i wydaje mi się, że refleksja jest taka, że jest to kategoria w tej chwili jeszcze niedoinwestowana. Inwestorzy w Polsce, tak jak też prowadziliśmy rozmowy, jeszcze nie widzą w tym szansy na jakby no, na zwiększenie swoich zarobków, tak? No bo o to chodzi przecież w inwestycjach, żeby się to działo. Więc na pewno to jest moment zmiany. Natomiast są projekty, między innymi jakby nasza drużyna, czy też jest kilka innych projektów, ale to można policzyć znowu na palcach jednej, może ewentualnie dwóch rąk organizacji, które powiedzmy płacą w Polsce graczom pensje. Natomiast drugi aspekt, który się z tym wiąże, to jest tak, że to jest takie błędne koło. No my bez tych budżetów nie zbliżymy się do poziomu zachodniego. I to też znowu widać świetnie po polskich drużynach. Devil's One, czyli nasza drużyna w Polsce w zeszłym roku wygraliśmy potrójną koronę, czyli właściwie wszystkie turnieje, które gdzieś były liczące się w grze League of Legends. Jeden z nich umożliwiał awans do rozgrywek europejskich, no i tam ledwo się udało wyjść z grupy. I to pokazuje pewną przepaść, a jednocześnie mówimy o budżecie organizacji sportowej, no milionowym. No to nie jest biznes już fanowski, tylko faktycznie budżet roczny organizacji, która chce odnosić sukcesy, to już jest spokojnie ponad milion czy nawet kilka milionów i to w dalszym ciągu jest za mało, żeby móc rywalizować. To się u nas zmienia. Na przykład już kończąc ten wątek, mamy w Warszawie jeden z najczęściej odwiedzanych centrów treningu e-sportowego w Europie i na przykład niewiele osób o tym wie. Na ulicy Poleczki, jak się w okolicach lotniska w Warszawie, jest taki pomarańczowy budynek Kinguin Esports Performance Center. To jest kilka tysięcy metrów kwadratowych powierzchni dedykowanej do treningu sportowego. Są tam masażyści, kilkadziesiąt stanowisk do grania, siłownia, kuchnia, w której kucharz dla bieżąco na graczy przygotowuje posiłki i tam się ustawiają wycieczki. Jakby w Polsce to w dalszym ciągu jeszcze jest ewenement, jakby ustawiają się dzieciaki, które przyjeżdżają z innego miasta, ciągną rodziców, że słyszały, że jest taki budynek i chcą to zobaczyć. Na Zachodzie to jest standardem i jakby normalnym rozwojem procesu. U nas to jest w dalszym ciągu jakiś etap transformacji, no i to się zmienia, więc te pieniądze są niezbędne, żeby faktycznie dźwignąć całą kategorię. W tej chwili są pewnie jeszcze no, niewystarczające, bo jedno to są budżety marketingowe, o których pewnie mówimy i to jest to samo, co sport robi w kontekście
w kontekście współpracy, no przecież bez tych budżetów, nie wiem, mówimy o sukcesach samochodowych, bez wsparcia jednego sponsora, o którym oczywiście wiemy, no cała motoryzacja, czy cały w ogóle cały motorsport w Polsce by nie istniał, tak? Więc faktycznie muszą stać za tym marki, mecenasi, którzy jakby rozumieją to i podzielają tą pasję i dzięki nim się to rozwija. Więc w Polsce wydaje mi się, że jeszcze jesteśmy przed tym momentem, no czyli to jest tak, właściwie to jest ostatni taki moment, żeby spróbować, mi się wydaje, wskoczyć do tego pociągu, zanim to jeszcze relatywnie ten próg wejścia jest stosunkowo niski. W takim razie nie pozostaje mi zapytać o nic innego, jak o przyszłość e-sportu. Jak ona wygląda twoim zdaniem? Nie osiągnęliśmy jeszcze na pewno sufitu. Tendencja jest cały czas wzrostowa. Każdy kolejny rok jest lepszy od poprzedniego pod względem liczby widzów, pod względem właśnie, jak mówię, profesjonalnych organizacji, pod względem budżetów, czy to w turniejach, czy to budżetów marketingowych. Nawet w tym roku niemiecka marka samochodowa ogłosiła na przykład współpracę z 5 największymi drużynami w Europie, więc to było chyba jedno z najspektakularniejszych w ogóle w perspektywie dekady jakichś współpracy sportowych, więc faktycznie to widać, że jakby jest mocne zainteresowanie, chociaż dopiero na etapie przede wszystkim oswajania się niektóre marki, wiadomo, są bardziej innowacyjne od innych i to realizują. Więc na pewno to będzie rosło. Na pewno to jest też tak, że fani sportu muszą dopiero, że tak powiem, urosnąć albo powstać, bo ktoś, kto nigdy nie grał w gry i jakby zupełnie tego nie interesuje, no to jakby nie zrozumie emocji, które w tym są, w tym odkryte. No e-sport, jakby ja oczywiście abstrahuję w ogóle od dyskusji, czy e-sport to sport. Jakby ja nie chcę w niej uczestniczyć. Uważam, że z takiej dyskusji niekoniecznie wynikają dobre rzeczy, ona zresztą nie jest nam potrzebna. Natomiast wiele elementów faktycznie jest wspólnych i na przykład takim elementem wspólnym jest w ogóle cały motyw kibicowania. Zawodnik e-sportowy na trening poświęca niemalże jakby całe swoje życie. Wyjeżdża na zgrupowanie, nie ma go miesiąc w domu. Dotyczy to rodziny, dziewczyny, przyjaciół. No jakby to jest absolutne oddanie jednej sprawie. To niczym się nie różni od treningu sportowego, więc to poświęcenie jest faktycznie takie same. No, natomiast no, trzeba jakby... O grach trzeba myśleć jak o dyscyplinach, więc jeśli ktoś nigdy nie uprawiał danej dyscypliny, no to gra się jest dużo bardziej skomplikowana, bo jest tam mnóstwo jakichś mikroelementów, które jeden wpływa na drugi, który można się emocjonować. Jeśli nikt nigdy nie grał, to faktycznie ma trudność w odnalezieniu pasji do tego, dlatego fani e-sportu muszą de facto wyrosnąć. To są ci młodzi ludzie, którzy teraz, można mówić, są gry dla najmłodszych, nie wiem, zaczynają grać w Minecrafta, później się przerzucają na Fortnite, a Fortnite już jest świetnym wstępem do e-sportu, czy do... W ogóle ja bardzo lubię nazwę, to Fortnite zresztą ją propaguje, to jest competitive gaming, czyli to jest takie granie rywalizacyjne i to też ta nazwa nam już jakby pozwala uniknąć dyskusji, czy e-sport to sport. Więc jeśli chodzi o to takie granie competitive, to faktycznie już w wczesnym wieku Fortnite przecież jest grą dla niesamowicie młodych, 8-10-latkowie już to grają na całkiem dobrym poziomie i to już faktycznie może być pierwszy tytuł, zresztą w który są organizowane jak najbardziej turnieje. Będą pojawiały się nowe tytuły, co roku jesteśmy świadkiem powstawania nowych, to tak jakby ktoś wymyślał nową dyscyplinę, znowu gdzieś tam korzystają do świata sportu i wydaje mi się, że w ogóle w dziedzinie gier jeszcze jest mnóstwo do odkrycia, tak? Jakby rozwijają się nowe technologie, mówi się o niszy pewnej we sporcie, które być może w którymś momencie wystrzeli, czyli o VR-ze na przykład, czyli o tych grach, które są w wirtualnej rzeczywistości. Jest już e-sport w VR-ze, to jest nisza w niszy, jeśli właśnie byśmy nazywali tym e-sport, ale kto wie, jeśli to się stanie bardziej dostępne i jakby wtedy to poczucie tego świata może być zupełnie inne. Więc tak, jakby ja uważam, że to się rozwija. Oczywiście, jak w przypadku gdzieś tam inwestycji, mówi się też o pewnej bańce, tak jak mieliśmy jakąś bańkę internetową i inne rodzaje, to tu mówi się też, że te zachodnie drużyny, które są troszeczkę, jak że tak powiem, ci inwestorzy są bardziej wyczuleni na te trendy, no to faktycznie się tam mówi, że te wyceny na przykład drużyn, czy turniejów, czy lig są trochę przesadzone, bo znowu powiedziałem o wartości NBA, ale w NBA wydaje mi się, że taki mnożnik, który się przyjmuje w stosunku do tego, ile jest warta drużyna, to mniej więcej jest 5-6-krotność rocznego obrotu. W drużynach e-sportowych to nawet do 10-krotności obchodzi, więc jakby no już dyskusja, czy wycena na poziomie 10-krotności nie jest przesadzona, no już jest sprawą dyskusyjną. Więc jakby uważam, że rozwój nastąpi, być może nastąpi korekta w którymś momencie w kontekście pęknięcia jakiejś bańki, ale przez to, że u nas nigdy ta bańka nie urosła, to tak jak w przypadku poprzedniego kryzysu, to nas powinno ominąć, no bo u nas nie ma co pękać. Po tych rozmowach już chyba nikt nie ma wątpliwości, że e-sport to dziedzina rywalizacji i część gospodarki, którą trzeba traktować jak najbardziej poważnie. W najbliższych latach coraz częściej będziemy słyszeć o wielkich turniejach, na których można wygrać wielkie pieniądze, a sami zawodnicy osiągną rozpoznawalność i status gwiazd nie tylko wśród wiernych fanów, ale również wśród szerszej publiczności. My z pewnością będziemy śledzić ich poczynania. Do usłyszenia.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu, a w międzyczasie posłuchajcie naszych pozostałych audycji. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W aplikacji, w której słuchacie podcastów, po prostu wpiszcie Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.